Cześć. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, wyjeżdżam, tak jest. Dzisiaj wyruszam w trasę. Właściwie dzisiaj, dla was dzisiaj jest piątek, dla mnie jeszcze jest czwartek. Ja się powoli zbieram i wyruszam do was na spotkanie, do Wrocławia, na meetup. Aczkolwiek wyruszam już w piątek, będę również w sobotę na meetupie, będę również w niedzielę i w poniedziałek wracam z powrotem tutaj. Ale nie martwcie się, będą oczywiście filmiki, będą odcinki normalnie, wszystko będzie normalnie publikowane. Wspólnie z ekipą poświęciliśmy troszeczkę czasu, mój Boże, bardzo dużo czasu na to, żeby przygotować to wszystko. Zresztą zobaczcie sami, tutaj komputer pracuje dosłownie już od kilku dni, renderuje te filmy, wysyła, ja próbuję to wszystko jakoś skleić, splecić tak, żeby to jakoś tam wyglądało i opublikowało się w dany dzień o konkretnej godzinie i tak dalej. To jest naprawdę kilka dni do przodu i to jest masa roboty. Oczywiście zestaw kabli i tych wszystkich rzeczy, które muszę wziąć ze sobą, żeby nie zapomnieć. Znając życie, pewnie i tak to nie jest wszystko. Zaraz mi się coś przypomni i pewnie coś jeszcze dorzucę. Także ogólnie rzecz biorąc, przygotowania trwają i tych przygotowań i nie widać końca. Jest godzina, przepraszam, zobaczmy, która jest godzina. Zbliża się 23. Jutro rano wyjeżdżam, więc zostało niewiele czasu. Tu oczywiście bajzer, jakieś kosmetyki, staram się przygotować. Co więcej, w drugim pokoju oczywiście dalej rozpierdziel. Proszę bardzo. Tak jest. Rzeczy. I też to jest dopiero początek początków. Tu jeszcze wiele rzeczy muszę dorzucić. To jest dosłownie kilka rzeczy na krzyż. Ach, ile ja tu muszę jeszcze spakować. I oczywiście laptop, który też pracuje od kilku dni. I wysyła kolejny odcinek na pendrive'a, tak żeby go zgrać i wrzucić tam na peceta. Dokładnie. Ach, jeszcze masa pracy przede mną, muszę wszystko skleić, zmontować, wiecie, opisy, miniatury i tak dalej, tytuły. I później ktoś mnie pyta: Paweł, dlaczego pomyliłeś się w tytule albo w miniaturze? A może dlatego, że lubiłem 20 miniaturek na najbliższe kilka dni. Może dlatego. Mam nadzieję, że pomyłki nie będzie. Co prawda biorę ze sobą laptopa, więc ten laptop być może umożliwi mi to, żeby jakoś normalnie odpisywać na komentarze, normalnie czytać to, co się dzieje. Być może wrzucać jakieś materiały bezpośrednio z samej imprezy, z tego, co się dzieje właśnie u mnie, bezpośrednio na wyjeździe, ale tego akurat zapewnić nie mogę, bo nie wiem, co z tego ostatecznie wyjdzie. Ach, goddammit, sporo pracy, jeszcze sporo pracy. Także zobaczymy. Ja się szykuję ogarniać, pakować. No i być może z niektórymi z was zobaczymy się na meetupie we Wrocławiu. Pamiętajcie, 27 sierpień. Być może spotkamy się również gdzieś na mieście, kto wie. W końcu będziemy tam jeszcze przez piątek, dodatkowo sobotę, niedzielę. I dopiero wracamy w poniedziałek, więc jest szansa, że gdzieś tam się spotkamy. Wiem, że z ekipą mamy pewne plany, aby gdzieś wyskoczyć jeszcze na miasto, w różne miejsca. Podejrzewam, że będziemy dawać znać bezpośrednio na naszych fanpage'ach, Facebookach, co tam jeszcze jest, Snapchatach, Instagramach. Także warto, obserwujcie, linki wszystkie w opisie. Obserwujcie, postaram się informować, co się u mnie dzieje, gdzie jestem, co robię. Być może się uda złapać nas gdzieś przed meetupem, po meetupie, kto wie. No właśnie, przybić piąteczkę, bo wiem, że nie każdy może wejść, wbić na meetupa, nie każdy może tam się pojawić, także myślę, że fajna sprawa. Dobra, okej. Nie marnujmy czasu. Czas do pracy, do przygotowań. Trzymajcie się. Miłego dzionka, do zobaczenia, pa pa! Now we're back drifting, just lonely island. We still swim, but